Proszę. Siema. Siema. Masz dla mnie jakieś nowe gry? Oczywiście. Tylko popatrz. Wow. To szajs. No co? Nigdy w to nie grałem. Pożyczę. No dobra. To na razie. Siema. Nareszcie w domu. Co może pójść nie tak? Odpalamy. Czas się pościgać. O nie. Niestety gra zrobiona jest przez Team 6, a jak wszyscy doskonale wiemy, Team 6 to mistrzowie wirtualnej rozrywki. Chyba nie mogłem powiedzieć tego bardziej sarkastycznie. Na początku możemy wybrać jeden z trzech brzydkich jak kupa samochodów. Albo brzydki jak kupa motor. Kupa. Znaczy się kup. Okej. Jedziemy. Całkiem niezła grafika. Ciekawe, z którego to roku? 2002, 3? 9! Serio? Ach. Oto Street Racer Europa. Hurra! Naprawdę nic nie trzeba mówić, żeby ocenić jakość tej gry. Po prostu trzeba patrzeć. Kontakt z nią jest nieprzyjemny, jak dotknięcie przerzutej gumy pod ławką w szkole. Autem jeździ się jak blokiem zbrojonego żelbetonu. Sztuczna inteligencja prowadzi samochód z gracją baletnicy. Po kilku głębszych, ale zawsze. To jest skończone. To też jest ok. Tutaj wszystko jest w porządku. Jak można zauważyć na załączonym obrazku, gra jest dopracowana w najmniejszych szczegółach. Wszystko ok, panie kierowco? Wygląda pan na nieco spalonego. A co tutaj się dzieje? Oh yeah. Mamy do wyboru kilka widoków. Szczególnie podoba mi się ten. Bardzo wygodny. Lepiej nie używać nitro, bo sprawi to, że będziecie żygać dalej niż widzicie. Potrzebuję awiarium. W tej grze to my jesteśmy władcami fizyki. Możemy ją dowolnie naginać. Wszystko, co stoi na trasie, jest chyba wypełnione trotylem, bo nawet po leciuteńkim dotknięciu eksploduje jak po kontakcie z bombą atomową. A co się dzieje tutaj? Czyżby te auta prowadziły same kobiety? Ups. Grawitacja też czasami się wyłączy. Na przykład tutaj mamy latające motory, a tutaj latające auto. Wow! Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to... auto? Kurde, gdzie ja mam jechać? Podobno to wyścig drag. Aha, miałem zawrócić. Widzieliście kiedyś wyścig drag, w którym trzeba zawracać? Ja też nie. Niestety w zwykłych wyścigach, nazywanych zresztą drift, a z driftem nie mają nic wspólnego, mało jest ścigania, a dużo nawalania i bezładnego miotania się jak stado wściekłych małp naszprycowanych amfetaminą. No cóż, moje spotkanie ze Street Racer Europa było tak łagodne jak spotkanie z tą ścianą. Czy polecam tą grę? Jasne, że nie. Serio, nie bierzcie jej nawet za złotówkę. Lepiej kupcie sobie batonika. Kubik miał rację. Trzeba było go słuchać. Co za szajs.